Dosłownie chwilę przed tym, zanim przyszedłem zrobić tutaj ten film, trafiłem w sieci, nie będę mówił gdzie, ale zaraz wam pokażę, sami sobie odszukacie, na komentarz do wypowiedzi Krzysztofa Hołowczyca. Pana Krzysztofa Hołowczyca, nie jesteśmy na ty. Otóż pan Krzysztof Hołowczyc, szanowany ogólnie rajdowiec, kierowca, sympatyczny facet. Niestety, ale odważył się wypowiedzieć swoje myśli. Powiedział o samochodach elektrycznych, że ta technologia się nie rozwinie, że to nie ma szans, bo widzi, że na autostradzie ludzie z tym gazem tak ostrożnie, bo jak się tylko depnie, to zasięgi spadają o połowę. Jak się podniósł rajwach, jak to wszystkie te kabotyńskie media zaczęły komentować, jak to pan Hołowczyc popłynął, jak to oderwał się od rzeczywistości. Matko Boska. Jak on tak mówi? Na dole komentarz jest, tutaj go podkreślę, zobaczycie, że no, Krzysztof Hołowczyc wpisuje się w typowo polską krytykę samochodów elektrycznych. To jest takie typowo polskie, wiecie? Jaką jeszcze łatkę do tego przypiąć, myśli sobie ideolog, sekciarz. Typowo polskie to też, ale coś mocniejszego by się przydało. O, typowo pisowskie, moherskie, nie wiem. A może, czekaj. A może, o, typowo wiejskie. Nie, to słabe jest. Typowe dla nizin społecznych i marginesu społecznego. O, to jest dobre. Każdy, kto krytykuje elektryczne pojazdy, to jest nizina społeczna, to jest margines, to są ludzie bez świadomości. Fuj. Tymczasem to są ludzie pragmatyczni, moi drodzy, którym się wymknęła się po prostu czysta ocena przydatności urządzenia użytku codziennego. Niestety zapomnieli, że za tym przecież stoi ideologia cała. Rozumiecie? Ideologia za tym stoi. Jak oni mogli tak się wypowiedzieć? Gdyby to była rzeczywiście otwarta dyskusja, gdyby to była rzeczywiście gałąź rozwijająca się, to by się tego nie bała, tej krytyki. Ale że to jest sekta, która forsuje siłą coś, co nie jest w ogóle gotowe do użytku. Ja nie tak dawno byłem w serwisie na corocznym takim sprawdzeniu ze swoim samochodem. Tam mam znajomego szefa serwisu i mówi do mnie: panie Jacku, może pan chce zobaczyć, jak wygląda bateria do elektryka? Ja mówię: o, fajnie, no to chętnie, nie widziałem jeszcze na własne oczy. Zobaczyłem, dwie leżały. Ważą prawie tonę. Pytam się, no ale to co ona tu robi? No przyjechała na gwarancję. No na gwarancję to jak, to za darmo? No jak za darmo? Na gwarancji 40 tysięcy, a bez gwarancji 75 tysięcy kosztuje. Przy okazji dowiedziałem się, że serwis mi powiedział, że nie wiem czy wiem, ale ta terenówka, która ma tą baterię, to nie może parkować na chodniku, bo według prawa o ruchu drogowym na chodniku choćby dwoma kołami mogą parkować pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 2,5 tony, a te już ważą więcej. To już jest chyba jakiś transporter opancerzony. Może tylko, że bez opancerzenia. Transporter obateriony. Moi drodzy, walka ze zdrowym rozsądkiem. Wiecie, dlaczego to jest typowo polskie? Wiecie dlaczego? Bo w Polsce, wbrew temu, co mówi i myśli dekadencka warsiawka, nie zarabia się kroci. Ludzie na prowincjach, tych tak zwanych, które stanowią ponad 90% Polski, to ci ludzie muszą liczyć się z każdym groszem. Dlatego oni badają bezwzględnie i oceniają bezwzględnie przydatność czegoś, co im wy chcecie wcisnąć, ideolodzy. Że
gówniany produkt plus ideologia to jest wspaniały produkt. Tak też było już w komunizmie. Robicie teraz to samo. A wiecie, co wam powiem? To wy jesteście bandą oszołomów, opętanych chorą ideologią. Dlatego taki podnosi się wielki ajwaj, jak coś się powie takiego gdzieś publicznie. Że to jest obraza waszej idei, szczytna przyszłość nas czeka. Z czym? Z elektrykami? Wiecie, czego życzę tym wszystkim, którzy tak do tymi elektrykami piszą? Wiecie czego? Żeby sobie kupili takiego elektryka i żeby nie mogli już więcej jeździć spalinowcem. Zobaczycie, jak się tym jeździ. Zobaczycie, co się stanie za parę lat. Zobaczycie, czy ktoś go wam odkupi, jak będziecie chcieli kupić nowo. Nie ma wtórnego rynku na to badziewie. Nie ma. Co więcej, jeśli jesteście tacy zacietrzewieni, to życzę wam, że jak przyjdzie sądna godzina, czego akurat tego akurat wam nie życzę, tej sądnej godzinie, ale jeśli już przyjdzie, to życzę wam, żeby jechała po was elektryczna karetka. Albo żeby jechała wam na pomoc elektryczna policja. Albo elektryczna straż pożarna. Takie rzeczy. Wtedy zobaczycie, co to znaczy. Wtedy ta brzytwa okamowska, czyli ta bezwzględna rzeczywistość, odrze z tej całej durnej i pustej ideologii te całe wasze kultowe, obdarzone kultem jakimś, nie wiem, jak to nazwać, bałwochwalczym pojazdem. Wtedy zobaczycie, ile są warte. Inaczej się nie nauczycie niczego. Nawet nie wiecie tego, że produkt, który jest pełnowartościowy, sam się broni. Ludzie chcą kupować różne fajne rzeczy. Chcą kupować, nie wiem, telefony komórkowe, jakieś laptopy, jakieś inne rzeczy, które są im do czegoś potrzebne, które spełniają ich wymagania. Działają. Buty i tak dalej. Ale wy im chcecie wcisnąć coś, co jest bardzo drogie, co rzeczywiście, tak jak powiedział Krzysztof Hołowczyc, ja to wyliczyłem, to jest właśnie tutaj, możecie zobaczyć. Zasięg, jeśli wciśnicie gaz do końca, spada po prostu katastrofalnie z tej waszej zabawki. W dodatku pełne obciążenie baterii może spowodować jej uszkodzenie. Co wy macie na obronę? Oprócz rzucania obelg na tych, którzy ważą się dzielić pragmatycznym poglądem. Co wy macie na obronę? Nic nie macie. Jesteście gołodupcy. To jest typowy syndrom pawiana. Wielka paszcza i goła dupa. To znaczy, wrzeszczycie na lewo i prawo, jakie to jest wspaniała przyszłość i rozwiązanie. Ale za tym nic nie stoi, tylko goła dupa z tyłu jest. Żadnych rzeczowych argumentów. Bo jeśli się wejdzie w taką polemikę z wami, oszołomy, którzy to popierają, to zaraz się pojawiają inwektywy. Zaraz się pojawiają jakieś oburzenia. No jak tak można? Przecież to jest, ten człowiek nic nie rozumie. Nie rozmawiaj z nim, on nic nie rozumie. Tak, rzeczywiście. Ja nic nie rozumiem. Wiecie dlaczego? Bo ja nie rozumiem i nie szanuję tej waszej durnej i pustej ideologii. Tego nie rozumiem i nie szanuję. Nie zamierzam tego zrozumieć. Bo żeby to zrozumieć, tą waszą ideologię, to trzeba mieć 1/4 mózgu czynną. Tylko. Bo każdy, kto ma choć trochę więcej, to już tego nie kupi. Nie kupi tej waszej ideologii sekciarskiej. Robicie to samo, co komuniści. Oni też wmawiali ludziom, że to siermiężne życie, owszem, dzisiaj jest niefajnie, no ale słuchajcie, jaki mamy szczytny cel, weźcie pod uwagę. Może jeździcie dzisiaj syrenką starą, do której nie ma części, może nie macie mieszkania, ale tą syrenką jedziecie ku świetlanej przyszłości. Tak mówili komuniści, a wy robicie dokładnie to samo. Nic nie jesteście lepsi. Nawet nie wymyśliliście swoich manipulacji społecznych, tylko używacie tych, co już były. I teraz opowiadacie brednie o tym, że
Jak pojeździmy elektrykami przy drożejącym prądzie, przy słabości baterii, przy tym, że to nie jest nowa technologia, na ponad 120 lat wy oszołomy. Nie wiecie o tym nawet, nie? Innowacyjność wasza. Jak się pojeździ elektrykami, jak pożyjemy w biedzie, nędzy, głodzie i chłodzie, to za kilka tysięcy lat przecież klimat się zacznie poprawiać. Będzie czysta, zielona planeta dla naszych przyszłych pokoleń. Jak tępym oszołomem trzeba być, żeby w to wierzyć? To bycie szurem i foliarzem przy tym to jest nic. Wierzenie w to, że płaska jest Ziemia i pusta w środku, a w środku żyją dinozaury, to też jeszcze jest okej. W porównaniu do tego, w co wy wierzycie. Naprawdę. Z wami się nie powinno polemizować, tylko was się powinno leczyć i izolować od społeczeństwa. Bo wy jesteście tak odklejeni od rzeczywistości, że w zasadzie stwarzacie zagrożenie społeczne. Bo wam się coś w głowie usrało, że przepisami da się kształtować rzeczywistość, że marzenia wam się pomyliły z rzeczywistością. Życzeniowe podejście do rzeczywistości, to właśnie wy propagujecie. Jesteście oburzeni, że są jeszcze wśród nas ludzie, tacy jak pan Hołowczyc, którzy mają odwagę coś takiego powiedzieć. Jak on śmiał? Bo on nie rozumie, że tutaj jest kult pewien, że pewne wyznanie tutaj się lansuje? Czekam chwili, kiedy was to wyznanie ugryzie w dupę. To tyle.